Siemano, witam was w 5. odcinku Krainy Creeperów. Dzisiaj dokończymy sobie domek. Tak mówię, dokończymy, ponieważ nagrywałem już niby budowę tego domku, ale straciłem wszystkie nagrania przez... No nie fart, się okazało, że nie mam tego. Nie mam miejsca na dysku. No i wszystko straciłem, ale nie bójcie się, naprawiłem. No, naprawiłem to i teraz będę mógł wrzucać kolejne odcinki. Co jeszcze? Aha. Pokażę wam bardzo prostą pułapkę na creepery. O, mamy creepera akurat. No dobra. Najpierw wybijemy pająka. Okej. A więc tak, jak to działa? Creeper sobie wchodzi do takiej nory i on nie wybucha. My go możemy spokojnie trzaskać, a on nie wybuchnie. Otwieramy sobie trapdory i okej. No dobra, to wywalmy sobie tutaj. Okej. Aha. Jak to zrobić? Dobra, zrobię sobie może tutaj obok jeszcze jedną. Nigdy pułapek, nigdy dosyć, jak mówią. A to może... Aha, to jest mój domek. Początek. Mam zamiar, żeby było jeszcze jedno piętro i... Kurde, i dach. Tak. Aha, myślałem, że to bałwan. No dobra. Aby wybudować taką pułapkę, potrzebny nam jeden trapdoor i... No w sumie to wystarczy, ewentualnie jeszcze jakaś łopata. Dobra. Potrzebujemy jakieś miejsce... Tak mniej więcej 3x3. Tak, wykupujemy sobie teraz dół. Na początku... Tak, bo teraz już wybuduję taki lekko... zmieniony, ponieważ... Przy poprzednim po prostu creeper wyskakiwał, gdy się go źle uderzyło. Dobra, więc najpierw wykupujemy do 4x4. Tak, to jest 4x4. Nie, przepraszam, 5x5. Ok, teraz wykupujemy sobie dziurę. Oj. Dobra, nie, wykupujemy sobie dziurę. 3x3. I... Okej. Kurczę, bo tak to... Cały czas... próbuję... przejść... Chwila. Momencik, bo taka chwilowa zawiecha. Aha, nie, dobrze, powinno być. Dobra. W takim razie sobie po prostu teraz w tym miejscu. Nie, momencik, tu. Jeszcze położymy i tu. Dla estetyki, i teraz zrobimy. Spójrzcie, jak to działa. Gdy creeper jest w tym miejscu, on po prostu dostaje. Nie ma szans wyjść. Okej, ten drugi trapdoor jest właśnie po to, żeby żeby po prostu creeper nie wyskakiwał, a to pole jest po to, żeby można dosięgnąć tego creepera bez używania łuku. Dobra, no to sobie może dokończmy tą chatkę. Materiały potrzebne chyba mam. Jak widzicie, już mam mniej więcej opracowany plan. Jak ta chatka ma wyglądać, tylko... Muszę skrzynkę zrobić, bo... Mam coś mało miejsca w ekwipunku. Pam, pam, pam. Okej. Dobra. Ty nie jesteś mi potrzebny. Ty za chwilę. Ciebie wezmę.
ciebie nie będzie, że też. Dobra, załóżmy, że trochę opróżniłem ekwipunek. Do widzenia. Aha, nie, dobrze. Drugi... Kolejny wyższy poziom planuję zrobić... z czego ja planuję to zrobić? O, może z ciemnego... z tego, z drewna? Jak to tylko będzie wyglądać teraz? Myszka nowa, mimo wszystko, mam takie fajne czasem. Dobra. No to chyba deski normalnie. Chociaż nie, jeszcze tusę. Wyjście na balkon zrobimy. Aha, nie, normalnie. A i z drewnem się możemy nie wyrobić. Tak mniej więcej resztę planuję, żeby z desek. Tu będzie całe oszklone. Tak mniej więcej może. Tu jeszcze deski. Okej, teraz takie też taki trójkąt. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Tutaj taki trójkąt. Chociaż... Okej, no załóżmy, że... Jakoś to wygląda. Teraz by się przydało trochę szkła nazbierać. Oj, coś już klatki czuję. Ile ty... Dziwne, 77 FPS-ów i takie klatki czasem. Czy szkła mi coś zostało po ostatnich przetopach? Nie. Coś tu nie. Mamy łopatę na końcówce. Dobra, zrobimy sobie jeszcze jedną łopatę i wyruszymy na pustynię. Nie, dobra. Mam trochę żelaza, mogę poszaleć. Tylko czy zdążymy? Dobra, damy radę. A to jest ta pułapka przed przerobieniem. Kurczę, te NPC-ty zaraz dalej uciekają. Ojej. Co mnie niezbyt cieszy. To już będzie trzeba... O, żelazo. Trzeba je połapać trochę. I pozagajać jakieś klatki. Chociaż... Nie wiem, w sumie niepotrzebne mi to jest jakoś. Bo chyba jak będą już te nowe interakcje i wszystko z tymi NPC-ami, to będzie... Tylko tak jak jest teraz, że od najnowszych wiosek cały czas. Ojo! Tutaj mi się czanki ładują trochę. No dobra, poszerzymy granicę jeziorka. Trochę chociaż. Kocham po prostu się tak bawić z tym piaskiem zbugowanym. Zwłaszcza jak są takie rzeczywiście fałdy piasku do zrzucenia. O, 27. Niedobrze.
Kurczę, no nie chcę po prostu takich dziur robić w ziemi, bo to naprawdę brzydko wygląda. To sobie tutaj poszerzymy. No to jeszcze taka krótka wiadomość, że tak mniej więcej przy 10 odcinku planuję się wynieść z tej wioski. Dlaczego? Ponieważ tak między odcinkami, jak sobie na przykład zbieram jakieś surowce, po prostu bardzo często pada deszcz. A najprościej w świecie deszcz, mówiąc, deszczu nie lubię. Więc, no co, wyprowadzimy się. Zobaczcie, co z moją jasnością, żeby dla was za ciemno nie było. Okej, niech będzie. Aj, coś, co mnie denerwuje. Okej. Trochę ładniej. FPS-y dużo spadły? No jeszcze się trzymam. Ktoś mi kiedyś mówił, że od 21 FPS-ów zaczynamy widzieć lagi. Czy to prawda? Nie wiem, no możliwe. Ile trwa? Odcinek, dobra, 11 minut. Aha, właśnie. Odblokowano mi limit na YouTubie. Więc nie jest źle. Filmiki będą dłuższe. Z czego się, mam nadzieję, cieszycie. I co, nagrał. Być może zacznę nagrywać z czegoś innego filmiki. Myślę nad Battlefield Hero. No, okej. Część z was może kojarzy, część nie. Jakieś escape'y z Minecrafta. No i ewentualnie mogę spróbować z tego Battlefielda trójki nagrać. Mogę spróbować, ponieważ nie wiem, jak to będzie. Czy ja przypadkiem nie słyszałem Endermana? Jest. To sobie popolujemy na Endermana. No, chodź. No, co jest? O kurczę. Oj. Taś, taś. Chodź do tusia. Miętny, pamiętny kawałek drogi. No, chodź. Taś, taś. O, jesteś. Jak słodko. Byłeś. Kurde, gdzie on jest? Hello. O, mamy pierwszych gości w tym moim domku. O, właśnie, może sobie jakiegoś NPC-a zaciągnę, jak takiego lokaja. Kurde. Co mi się teraz nie podoba, to to, że zapewne jak sobie będę budował gdzieś domek, to mnie zaatakuje. Dobra, walić. Lecimy dalej. Dobra. I poskaczmy razem. Juhu. A gdy się podejdzie, to nie zaatakujesz? Kurwa, mam pająka domowego. O kurde. Oj. Się zbuntował. Chciał zginąć. Słono za to zapłacić. No dobra, zrobimy sobie mały piecyk. Znowu mi się kończy miejsce w ekwipunku. Jeszcze jeden. Gdzieś w piwnicy bym se musiał zrobić przytapiar.
nie wiem jak to nazwać. Kurde. Oj. Mało. Kurde. Mało sztuki to. Chyba jeszcze położymy te 15. Szkła i odcinek będziemy powoli kończyć, bo... Bez sensu tak przedłużać. Pam pam. Pam pam pam. Może nie tutaj, ale od tego miejsca zaczniemy, ponieważ tu będziemy głównie oglądać widoki. A nie ze schodów. Ach, jak pięknie, estetycznie. No. Widoki nie są brzydkie. Ale cóż. Będziemy powoli kończyć. Będziemy bierze i wtedy. Do końca to wszystko zrobić. A to wygląda między... Oj. Między odcinkami. Dobra. A to słyszałem właśnie jeszcze a propos tych NPC-ów, że... Mówiłem... Nie, chyba nie mówiłem, że... mają do domków wracać swoich jakby. Że mają zapamiętywać, gdzie jest ich mieszkanko i sobie będę na noc wracać. Jak mi się uda to zrobić, to może naprawdę fajnie wyjść. Ale dobra, no to komentujcie, łapki w górę, subskrybujcie, dawajcie do ulubionych i trzymajcie się. Aha, nie, jeszcze, to żeby się przyszło. Jeszcze jedna sprawa, z okazji, że odblokowano mi limit, postanowiłem zrobić coś taki, coś ala taki mega mini konkurs, mianowicie po prostu do 10 odcinka macie możliwość